Witam, nazywam się Kamila Sosnowska, mam 32 lata i mieszkam w Warszawie. Ukończyłam Wyższą Szkołę Handlu i Rachunkowości w Gdańsku oraz studia podyplomowe z rachunkowości i podatków. Wiedzę z rachunkowości uzupełniam cały czas, starając się być na bieżąco z przepisami dzięki profesjonalnym kursom z obszaru kadr i płac. Od 2005 do 2007 roku pracowałam jako młodszy specjalista do spraw rozliczeń podatkowych w biurze rachunkowym Revident. Uczestniczyłam w postępowaniach podatkowych w roli doradcy, weryfikowałam poprawność rozliczeń podatkowych i udzielałam informacji z zakresu prawa podatkowego. Od 2007 do 2011 pełniłam funkcję młodszego księgowego w Banku Pocztowym S.A. Do moich obowiązków należało m.in. weryfikacja poprawności rachunkowej deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, uzgadnianie i potwierdzanie sald z kontrahentami oraz prowadzenie ewidencji kasowej. Od 2011 pracuję jako główna księgowa w ING Bank Śląski, oddział regionalny w Warszawie. Odpowiadam za dekretację i księgowanie dokumentów, przygotowywanie deklaracji podatkowych i sprawozdań dla instytucji współpracujących, przygotowanie sprawozdań finansowych i innych raportów na potrzeby zarządu. Doskonale znam programy Płatnik, Symfonia. Samodzielnie raportuję finanse do Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Biegle posługuję się językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim w mowie i w piśmie. Mam prawo jazdy kategorii B. W pracy wyróżniam się dokładnością, skrupulatnością oraz terminowością. Współpracujące ze mną osoby z różnych działów mojej firmy cenią moją rzetelność i zawsze mogą liczyć na fachową pomoc w kwestiach księgowo-finansowych. Interesuję się sportem, kuchnią z różnych stron świata oraz kolekcjonuję historyczne monety i banknoty. Nazywam się Kamila Sosnowska, mam 32 lata, mieszkam w Warszawie. Posiadam wyższe wykształcenie w obszarze finansów, uzupełnione o studia podyplomowe z rachunkowości i podatków oraz liczne profesjonalne kursy z obszaru kadr i płac. W swej ponad 7-letniej karierze pracowałam w obszarze księgowości w dużych firmach zatrudniających ponad 500 osób. Biegle obsługuję aplikacje księgowe, takie jak Płatnik i Symfonia. Wolny czas uwielbiam spędzać aktywnie, a dzień bez kilku kilometrów na rowerze przy pięknej pogodzie uważam za stracony. Co prawda mam swoje ulubione trasy, ale zawsze interesuje mnie odkrywanie nowych szlaków i sprawdzanie, co kryje się za kolejnym zakrętem. Gdy aura nie sprzyja przejażdżkom rowerowym albo po prostu mam ochotę na większą prędkość, siadam za kierownicą go-karta. Lubię rywalizację na torze i wyścigi z innymi. Staram się poprawiać moje osiągnięcia na torze i przyznam, że już niewielu może mnie prześcignąć. W turniejach, w których ostatnio brałam udział, za każdym razem zajmowałam miejsce na podium. Bardzo ważną częścią mojego życia jest praca społeczna. To moja pasja, na którą zawsze znajdę czas. Biorę udział jako wolontariuszka w różnych akcjach organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje. Warto też dbać i chronić środowisko naturalne, bo to skarby, których nie powinniśmy marnować. Dzięki działalności społecznej mam szansę nauczyć się nowych rzeczy i poznawać wielu ciekawych ludzi. Nic tak nie poprawia mojego nastroju jak dobre jedzenie. Gotować nauczyła mnie mama i jak ona staram się wkładać serce w każdy posiłek. Inspiruję się smakami z różnych części świata, ale preferuję zdrową i niskokaloryczną kuchnię. Często zapraszam przyjaciół i wspólnie próbujemy moich kulinarnych eksperymentów. Wtedy do końca trzymam w tajemnicy, co pojawi się na stole. Lubię widzieć ich zaskoczone miny. Kolekcjonowaniem monet zainteresował mnie mój dziadek. Kiedy byłam mała, razem rozkładaliśmy jego zbiory na dywanie i oglądaliśmy każdą monetę bardzo dokładnie. W tej chwili mam w swojej kolekcji około 2000 monet i banknotów z całego świata. Każdy eksponat jest przeze mnie badany, staram się dociec jego pochodzenie, a potem wszystko opisuję. Odkrywanie historii moich monet i banknotów to fascynujące zajęcie.